Jestem teraz z powrotem. Czy jest lepiej? Mam nadzieję, że mój głos teraz super. No, fajnie. Nie wiem, o co chodziło. W każdym razie zrestartowałem zakładkę. Nie będę włączał wideo, bo nie jest na razie potrzebne. Później jednak sobie udostępnimy ekran i to będzie kluczowe dla nas. Jeżeli będziemy mieli problemy, to najwyżej się przeniesiemy na jakiegoś Meeta albo Zooma, bo bardzo mi zależy na tym, żeby przekazać Wam informacje, a nie na tym, żebyśmy się bili z jakąś platformą streamingową. Słuchajcie, na sam początek chciałbym przekazać Wam informacje do moich materiałów, które już od dobrych chyba 5 lat udostępniam w internecie. One są dostępne za darmo. Jest to książka Python. From Non to Machine Learning. Jest to cały kurs. Jeżeli byśmy się spotkali gdzieś, to bardzo często też z tego kursu, na podstawie tych materiałów, które tutaj są, prowadzimy sobie zajęcia. One są dostępne, będziecie mogli z nich korzystać cały czas. W samym kursie podstawowym jest około 100 zadań z Pythona do zrobienia. Później mamy też część z analizy numerycznej, z data science, machine learningu i innych rzeczy. I kurs online'owy, który dla Was przygotowaliśmy razem z Sagesem, Python w analizie danych jest zrealizowany i te materiały, które są na tej stronie, będą również w ramach tego kursu. Jest to szkolenie, które będzie trwało 8 tygodni, około 60 godzin materiałów, tak na chwilę obecną, tak mamy mniej więcej przygotowane. Na które Was serdecznie zapraszam. Jest oferta, taka możliwość zapisania się w przedsprzedaży na to szkolenie na stronie Python Masterclass. Tutaj możecie sobie zobaczyć więcej szczegółów, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli użyjecie kodu Webinar1, dostaniecie zniżkę i możecie kupić pakiet premium w cenie zwykłego. Na dzisiaj mamy do przerobienia przygotowanie środowiska do pracy z Pythonem. Chcę Wam pokazać, jak ściągnąć i którą dystrybucję wybrać Pythona, jaką wersję, czym się różnią poszczególne wersje i dystrybucje Pythona. Następnie zainstalujemy sobie różne biblioteki, na przykład VNva, NumPy'a, Pandasa, a będziemy również chcieli stworzyć sobie arkusze Jupiterowe, w których będziemy pracowali. Dzisiaj opowiem Wam również o Jupiterze, jak z tego korzystać, jak mniej więcej, do czego to służy i jak rozpocząć swoją przygodę. Za tydzień spotkamy się na webinarze. Dzisiejszy webinar potrwa mniej więcej godzinę, może 1,5 godziny. Zobaczymy, jak nam pójdzie z czasem. Ja planuję właśnie około 1,5 godziny. Za tydzień spotkamy się na webinarze, podczas którego omówimy sobie podstawowe rzeczy w Pythonie, czyli zmienne, instrukcje warunkowe, funkcje, pętle i inne aspekty samego języka Python, czyli jak rozpocząć swoją przygodę z Pythonem. Dzisiaj przygotowanie środowiska do pracy z Pythonem i może jakieś takie przetestowanie, czy wszystko działa. Za tydzień sama praca, totalne, absolutnie podstawy Pythona, wprowadzenie do programowania dla osób, które szczególnie nigdy nie miały z tym styczności. I za 3 tygodnie, bo za 2 tygodnie jest chyba, jeżeli się nie mylę, to święto, a za 3 tygodnie będziemy chcieli zrobić sobie webinar, podczas którego pokażę Wam, jak wziąć Excela i za pomocą Pandasa zaczytać tego Excela i móc zacząć już prowadzić analizę danych z tym Excelu, tak? Czyli zacząć wizualizować sobie jakieś elementy, próbować na przykład ekstrapolować dane, czy jakieś obrabiać, czy oczyszczać dane informacje, aplikować pewne funkcje do danych. To sobie zrobimy, że tak powiem, za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, tak? Dobrze. Teraz tak, chciałbym Was zaprosić, czyli tak, pierwsza rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, Python Astro.io, materiały, które dostajecie, możecie z nich korzystać, są tutaj zadania, jeżeli byście chcieli, to po prostu będziemy sobie przechodzili, tak naprawdę ta książka to jest tak naprawdę zbiór listing przykładów, które demonstrują pewne aspekty i tak naprawdę podczas tego szkolenia opowiadam o pewnych kwestiach związanych, udostępnię ekran, o pewnych kwestiach związanych z samym szkoleniem z Pythona i tymi koncepcjami, udostępnię ekran. Czy widać ekran i czy nadal mnie dobrze słychać? Czy mógłbym Was prosić o jakąś informację na czacie?
Jest ok. No dobrze. Bardzo dziękuję. W każdym razie, tak jak mówię, jest to książka, którą serdecznie Wam polecam. Książka jest dostępna, tutaj jest część basic i my sobie przechodzimy normalnie tutaj po kolejnych elementach. Są zadania, są różne tematy, które są do zrobienia przez Was, to później. Kurs Python w analizie danych to jest to, o czym sobie tutaj wcześniej mówiliśmy. Możecie rzucić okiem, jak to mniej więcej wygląda. Tu jest jakaś krótka zajawka i sama agenda tego kursu, który mamy przygotowany, czyli idę na przykład Jupitera. Tutaj jest trochę więcej informacji niż to, co będziemy sobie dzisiaj mówili. Język Python, czyli elementy składni i cały Python, tak naprawdę szkolenie z Pythona w miniaturce, takie przeznaczone na około 16 godzin. Biblioteka standardowa Python. Ogólnie koncepcja tego szkolenia wygląda mniej więcej tak, że mamy Pythona, później case studies Pythona, NumPy'a, case studies NumPy'a, Pandasa, case study z Pandasa i wizualizacja danych z Matplotlib i jakieś przykładowe rzeczy do zrobienia. Teraz. Zachęcam Was również do od razu zapisania się do, przynajmniej do śledzenia następnego webinarium, żeby nam to nie uciekło. Dobra, skończmy te rzeczy, przejdźmy do tematów związanych z samym Pythonem. Sławek napisał, że siedzi na Linuxie i czy ma przełączyć się na Windowsa. Ja sam w tej chwili mam Mac OS-a. Nie ma to żadnego znaczenia, z jakiego systemu operacyjnego będziecie korzystali. Może to być Windows, może to być Linux, może być to Mac. Jedyna rzecz, żeby móc zainstalować Pythona. Wchodzimy na python.org. Już zaraz wrzucę Wam link do strony głównej. I na tej stronie jest tutaj taki link do wersji 3.8. I to jest pierwsza rzecz, którą warto by było sobie już troszeczkę omówić, a mianowicie o co chodzi z tą wersją 3.8. Może spotkaliście się z innymi wersjami Pythona, którą wybrać i jaką jest. Ja tutaj sugeruję Wam zainstalowanie Pythona samego czystego. Jeszcze jest coś takiego, co się nazywa Anaconda. Anaconda, słuchajcie, to jest taka dystrybucja Pythona, która ma już w sobie bardzo wiele różnych Anaconda, Individual Edition i to jest taka dystrybucja Pythona, która ma już w sobie bardzo wiele różnych pakietów zainstalowanych. To jest tak naprawdę, będziemy podczas samego szkolenia i podczas dalszej analizy danych, którą będziecie sobie robili, bardzo często będziecie pracowali z tymi bibliotekami. To są najbardziej popularne biblioteki. Jupyter to jest taki arkusz, jeszcze dzisiaj go zobaczymy. To jest takie środowisko do programowania, można tak powiedzieć, coś takiego rozwinięcie koncepcji konsoli tylko przez stronę internetową, co jest bardzo fajne dla osób, które początkują w szczególności. SciPy jest zbiorem algorytmów do przetwarzania różnego rodzaju danych. Spider jest środowiskiem takim programistycznym do instalacji na swoim komputerze. NumPy biblioteką do obsługi danych numerycznych. Dask do przetwarzania danych. To jest taka wersja jakby Pandasa. Pandas pozwala Wam na zaczytanie pliku CSV, Excela czy z innych różnych formatów. Sprowadzenie do jednego takiego spójnego formatu, który się nazywa DataFrame. On troszeczkę przypomina, ma kolumny i ma wiersze, czyli troszeczkę przypomina nam strukturą samego Excela. Na nim możemy później robić różnego rodzaju elementy. Pandas i NumPy to będą dwa kluczowe elementy podczas naszego szkolenia, tak? Czyli to będą kwestie związane z analizą danych lub z analizą numeryczną. Tak naprawdę Pandas wykorzystuje pod spodem NumPy'a, więc ciężko jest mówić o Pandasie bez poruszania tej biblioteki. Zresztą NumPy jest czymś niesamowicie ciekawym, które pozwoliło na przyspieszenie bardzo mocno Pythona. Dask pozwala na rozproszenie obliczeń pandasowych na cluster maszyn. Bokeh i Matplotlib, te dwie, służą do wizualizacji. Mamy jeszcze TensorFlow do tworzenia sieci neuronowych, PyTorch również i sklearn, biblioteka, która posiada, też można mieć sieci neuronowe, raczej sieci neuronowe tutaj z TensorFlowem. Sklearn za to ma bardzo dużo różnego rodzaju algorytmów, takich jak liniowa regresja, logistyczna regresja, drzewa decyzyjne, czy algorytmy SVM, K-Nearest Neighbors, czy jakieś inne algorytmy machine learningowe, także to jest taka 101 biblioteka, z której się na pewno korzysta. I teraz Anaconda ma to wszystko w sobie, ale ma też 650 innych bibliotek. Jeżeli ktoś chce troszeczkę
Na razie sekundkę posłuchajcie, za chwilę przeprowadzę Was przez instalację, dobrze? Jeżeli ktoś chce, że tak powiem, zainstalować sobie Anacondę, nie ma żadnego problemu, ona się bardzo ładnie instaluje i na pulpicie wtedy będzie ikonka do uruchamiania Jupitera. Super, taka jedna rzecz. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, żebyście, jeżeli będziecie wybierali, żebyście wybierali wersję dla swojego systemu oczywiście operacyjnego, ale w wersji tutaj Pythona 3. Duża zmiana, ponieważ wersja Pythona 2 przestała być wspierana już oficjalnie i Python 2 już nie będzie nigdy rozwijany, już oficjalnie zostało to zamknięte i już nie ma wsparcia. Jednak dużo jeszcze bibliotek czasami się zdarza, że korzystają. 86% ludzi już przeszło na Pythona 3, nadal pozostaje te 10%, tak, z kawałkiem, które jednak jeszcze wymagają tego, więc to tylko w specjalnych case'ach. Ja bym powiedział, że tutaj Pythona 3.7. Niemniej, ja zawsze korzystam z samego czystego Pythona, bo te wszystkie biblioteki, o których sobie opowiadaliśmy, można zainstalować do czystej instalacji. Pythona 3.8, którego możemy sobie ściągnąć tu, lub tutaj jest taka zakładka Download i wybrać sobie swój system operacyjny, jeżeli tu nie został automatycznie wybrany. W każdym razie, jeżeli sobie klikniemy i możemy sobie tutaj, jest taka tabelka i wybrać wersję dla swojego systemu. Teraz możecie też zobaczyć tutaj, jest coś takiego jak Executable Installer albo Web-Based. Te Web-Based zwykle są dużo mniejsze, one ściągają Wam. Tutaj macie całą instalkę, a tutaj macie tylko taki malutki program, który ściąga instalkę podczas instalacji. Nie ma to żadnego znaczenia, którą wybierzecie. Ważna jest wersja Pythona. I zwróćcie na to uwagę, że Anaconda jest oparta o wersję 3.7, a najnowszą stabilną wersją jest Pythona, jest wersja 3.8. Tutaj od razu mam taką tabelkę, którą chciałem Wam pokazać. Ona jest tutaj w sekcji About i mamy tutaj Installing Python Language. I jest tutaj taka tabelka, już Wam wrzucę to link do czatu. Proszę bardzo. I w tej tabelce możemy sobie zobaczyć, jakie są obecnie wspierane wersje. Przyszłymi wersjami jest 3.10 oraz 3.9. To będą wersje, ona zostanie wydana w październiku. Python przeszedł na taki coroczny cykl wydawniczy, czyli co roku w październiku będzie wydawana kolejna wersja. Obecną wersją wspieraną jest wersja 3.8, która została wydana w październiku 2019. Nadal wspierany jest 3.7, 3.6 i 3.5, który już niedługo powoli będzie przechodził, że tak powiem, w niebyt. Także jeżeli macie cokolwiek wybierać, to radzę Wam te 3. Jeżeli coś mogę Wam podpowiedzieć, to te dwie, czyli 3.7 albo 3.8. 3.8 jest na tyle stabilna i dobra, że warto ją wybrać. Tym bardziej, że taki swojski polski akcent mamy tutaj, Łukasz Langa, kolega, z którym pracowałem w Allegro, bardzo, bardzo fajna osoba, jest release managerem. Teraz Łukasz pracuje już w Facebooku i na full time poświęca się, release'owi Pythona i w ogóle pracy z Pythonem, także tutaj mamy taki polski mały wkład i w 3.9 też będzie release managerem. Czyli wybieramy albo 3.7, albo 3.7, albo 3.8. To są dwie wersje, które nas interesują. Zachęcam do 3.8, bo jest kilka fajnych rzeczy. Tak jak mówiłem, nie będzie kontynuowany Python 2, więc już nie ma co się w to wchodzić. I w Pythonie 3 dość dużo zmian wyszło i tak jak wcześniej Wam wspominałem, Pythony będą wychodziły co październik, mniej więcej, czyli zaraz jakoś tam po wakacjach. Na tyle będzie troszeczkę szybszy cykl. Teraz chciałbym, żebyście pobrali dystrybucję, która Was najbardziej interesuje. Sugeruję Wam pobranie Pythona w wersji trzeciej ze strony tutaj Python 3.8.3. Wrzuciłem Wam link do czatu. Na samej dole jest tabelka. I teraz, jeżeli macie Windowsa, to wybieracie sobie tutaj którąś dla Waszego systemu operacyjnego. Najprawdopodobniej będziecie mieli Pythona, będziecie mieli system Windows, tutaj jest taka wersja 64 bity, tak? Ten x86-64, to znaczy, że macie 64-bitowe i Was interesuje najprawdopodobniej to albo to, może być ten executable installer, ta wersja dla Windowsowców, mogę też go wkleić do czatu, jeżeli kogoś interesuje, to linka bardziej. Copy link.
Okay. To dla Windowsowców. Teraz dla osób, które korzystają z innych systemów operacyjnych. Oczywiście, jeżeli ktoś ma Linuxa, to najprawdopodobniej będzie już miał zainstalowanego Pythona. Tak samo, jeżeli chodzi o Maca. Jedna bardzo ważna sprawa, można to zobaczyć, odpalając Python, --version, podpowie Wam informację, której wersji macie Pythona, tak? Wynik powinien mniej więcej wyglądać coś takiego. Ja tutaj ten slash dodałem przez przypadek. O, właśnie, tak powinien wyglądać. Maki mają standardowo Pythona 2.7, co nie jest fajną sprawą, a mianowicie to jest bardzo stara wersja sprzed dobrych 10 lat. Apple się troszeczkę wycofuje z trzymania w ogóle jakichkolwiek kompilatorów na swoim komputerze poza Swiftem, także tutaj ten trzeba sobie zainstalować. Dla osób, które mają Maca, jest coś takiego, co się nazywa BrewSH, taki menadżer pakietów, bardzo mocno polecam. Wystarczy wejść sobie na tą stronę, też wkleję Wam 3.6.9, też jeszcze jest ok, tak, wersja. Już za chwilkę, Arturze, wyjaśnię, o co w tym chodzi. I teraz tak, tutaj jest wersja taka BrewSH i jest taki link, trzeba sobie go, jeżeli ktoś ma Maca, trzeba go sobie skopiować u siebie do konsoli, czyli Ctrl-C, Ctrl-V, Enter. Jeżeli go klikniecie, dostaniecie po jakimś czasie takie polecenie Brew i to polecenie pozwala Wam na zainstalowanie. Brew install Python i on będzie 3.8. Małpkę 3.8. I on będzie już pilnował, żebyście mieli Pythona w wersji 3.8 w najnowszej. Jeżeli wyjdzie jakiś patch bezpieczeństwa czy coś takiego, to Brew będzie automatycznie pilnował, żebyście mieli zawsze najnowszą. Także to jest bardzo fajne. Niestety na Windowsa te menadżery pakietów nie są aż tak popularne. Jest kilka takich prób stworzenia czegoś takiego, ale one nie zyskały na tyle popularności, przynajmniej jeszcze na tyle. Co z innymi systemami operacyjnymi? Jeżeli ktoś ma Linuxa, to najprawdopodobniej na Ubuntu wystarczy zrobić sudo apt install Python 3 i zwróćcie tylko uwagę, że czasami jest tak, na przykład być pakiet, który się nazywa 3.8. W zależności od dystrybucji, które macie, czasami na szkolenia przychodzą osoby, które mają starsze Ubuntu i na przykład w poprzednim Ubuntu LTS-ie, czyli tym Long Time Support wersji, wersja Pythona była chyba w 3.5. 3.5 już jest trochę leciwa i już niedługo, że tak powiem, przestanie być wspierana. Można mieć kilka wersji Pythona na swoim komputerze. Zobaczcie, ja mam Python, robię i klikam tabulację i mogę zobaczyć, że mam Pythona 2.7 oraz 3.8 na swoim komputerze zainstalowanego, tak? Czyli mam dwie równolegle wersje. Tych Pythonów można mieć więcej. Można mieć na przykład Pythona 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 i jeszcze jakąś wersję drugą również. Także to nie jest jakiś większy problem. Teraz tak, to jeżeli chodzi o Maca, no to coś takiego. Na Linuxa o dziwo ten Brew też działa, także jeżeli ktoś się chce, tylko Linux mają bardzo dobre menadżery pakietów już w sobie wbudowane, także polecam skorzystanie. Jeżeli ktoś ma Red Hata, to tam się instaluje za pomocą RPM pakietów, tak, jeżeli ktoś ma SUS, to za pomocą Yuma, CentOS, Jezu, już nawet nie pamiętam. W każdym razie, któreś z tych menadżerów pakietów, które są w waszym systemie. Jeżeli mogę Wam coś polecić, to bardzo dziękuję, Sławku, za wrzucenie linka, to chciałbym, żebyście mieli na swoim komputerze Pythona w wersji trzeciej, no najlepiej 3.8, ale 3.7 też jeszcze ujdzie, 3.6 też jeszcze jest ok, można powoli zacząć myśleć o jakimś upgrade'ie, ale nie jest to super jakieś pilne. 3.5 już powiedzmy jest trochę leciwa. Teraz, żeby to sprawdzić, jaką wersję mamy, piszemy Python --version. Bardzo często teraz Python 3 już, żeby rozróżnić Pythona drugiego od trzeciego, wymaga przy wpisywaniu polecenia takiego zrobienia czegoś takiego. I zobaczcie, jak ja wpiszę samo Python w celach kompatybilności wstecz, on linkuje samo słówko Python, linkuje do Pythona drugiego, ale Python 3 linkuje już do tej wersji, którą chce. To jest jakby ta podstawa tego, co mamy.
z Pythonem zawsze jest taki trochę dylemat, z której, znaczy był taki dylemat, w sumie to do kwietnia, gdzieś tam chyba około 20 kwietnia, czyli miesiąc już jak Python drugi jest oficjalny, niewspierany i już go nie ma. Także jeżeli mogę wam coś poradzić, to tylko i wyłącznie właśnie Pythona trzeciego i to najlepiej w najnowszej wersji. Te zmiany pomiędzy kolejnymi Pythonami trzecimi, one nie są takie drastyczne. Z 3.6 do 7, 3.7 i z 3.7 do 3.8 nie ma tak dużych zmian, jak było to wcześniej, dlatego upgrade aplikacji to nie jest taki trudny. Teraz tak, wcześniej ktoś na czacie napisał bardzo takie fajne, ciekawe pytanie i ja już wiem, skąd on to Artur napisał. Artur wziął to z książki, tutaj jest taki element, Installing Python. Jest taka instrukcja obsługi, jak przygotować się w sumie do tych szkoleń, które gdzieś tam prowadzę, czyli ściągnąć sobie z Python ORG, downloads, tak? I tutaj jest całe zrobienie, tylko pamiętajcie, że żeby tutaj słówko w konsoli, bo na Windowsie też jest konsola, tak? Trzeba zrobić tutaj, jest taki przycisk start i tam wpisać w uruchom CMD, albo tutaj w search w tych nowych Windowsach też wystarczy wpisać CMD i odpala się terminal Windowsowy. I żeby on wykrył to słówko Python, to coś, ten plik wykonywalny musi być w czymś, co się nazywa zmienna PAF. I on się sprawdza na systemach takich jak Mac oraz Linux w taki sposób, a na Windowsie to są 2%. I pomiędzy nimi jest słówko. I, no, na pozostałych systemach to nie działa, ale na Windowsie powinno wam wyświetlić taką ścieżkę. Ta ścieżka jest rozdzielona takimi dwukropkami. Nie tylko Python, ale za każdym razem, kiedy wpisujecie jakieś słówko do konsoli, czyli tutaj, cokolwiek, i klikacie Enter, wasz system operacyjny przeszukuje te katalogi, one są rozdzielone dwukropkami, tak? Czyli on sobie najpierw wejdzie do tego katalogu i zobaczy, czy tam to polecenie, które chcesz zrobić, na przykład Python, tak? Czy to polecenie jest w tym miejscu? Nie. A może w tym miejscu? O, zobaczcie, tutaj jest jakiś katalog instalacyjny Pythona, więc pewnie w tym miejscu będzie. Ten bin najczęściej znaczy binary, tak? Czyli pliki binarne. Na Windowsie będzie katalog, który się nazywa scripts. Teraz, żeby to zadziałało, standardowo podczas instalacji może się zdarzyć, że Python, jeżeli wybraliście, gdzieś tam nie zaznaczaliście opcję dodaj do PAF, to może się zdarzyć, że w konsoli ten Python wam nie zadziała. Jak to zrobić, żeby tutaj było wszystko ok? Musicie wejść do, kliknąć w panel sterowania. Ja zaraz zobaczę Windows change environment variable. Jest w panelu sterowania, tam prawym klawiszem trzeba kliknąć. O właśnie, pokażę wam obrazki. To jest takie okienko, będziemy szukali i to się robi tak. Bla, 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 system. Panel sterowania, Advanced System. I teraz tak, jeżeli włączycie w panelu sterowania, to z boku jest coś takiego tutaj jak Advanced albo zaawansowane ustawienia systemowe. Powinno wam wyskoczyć takie okienko, System Properties, i tu jest Environment Variables i trzeba kliknąć zmienną PAF i dorzucić katalog, gdzie Python jest zainstalowany. I teraz uwaga, bo Python standardowo instaluje się w takiej dziwnej lokalizacji. To jest lokalizacja, którą Microsoft oznaczył za, że jeżeli będziecie instalowali aplikację dla swojego użytkownika, to ona się powinna wam zainstalować w to. Czyli musicie skopiować sobie ten katalog tutaj, który jest. Tutaj zwróćcie uwagę, że jest Python version, więc pewnie do tego miejsca i wkleić go w swoim pasku adresu, nie w przeglądarce, tylko w okienku Windowsa. Dobra? I powinno wam się tam odpalić i powinien być katalog, w którym będzie taki plik, który się nazywa python.exe. I wtedy tą ścieżkę trzeba dokleić na końcu tej linijki tutaj PAF. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, za chwilę do tego sobie jeszcze wrócimy. Ja wiem, że to jest kwestia trochę bardziej problematyczna. Zawsze podczas szkolenia zdarza mi się jedna, dwie osoby, które nie zaznaczyły tej opcji albo gdzieś pominęły tę opcję z tym environment variable
i muszę ręcznie powiedzieć, ale znakomita większość nie ma z tym problemów. Także od razu Wam chciałem to powiedzieć. Czemu tyle problemów na dzień dobry? To, co my robimy, to instalujemy tak naprawdę kompilator, interpreter, jak to woli, innego języka programowania w naszym systemie operacyjnym. Czyli bardzo pozwalamy naszemu komputerowi być sterowanym przez skrypty, które będziemy pisać w Pythonie. I są pewne rzeczy, które system operacyjny od nas wymaga, na przykład to, żeby tutaj pisać w taki prosty sposób, ten nasz plik python.exe musi być w tym $path, dlatego trzeba go tam umieścić. Teraz tak, za chwilę Was poproszę, żebyście mi napisali, czy udało Wam się to zrobić. Także jeszcze chwilę. Po samej instalacji Pythona, bo instaler Pythona powinien to automatycznie robić, ale od czasu do czasu zdarza mi się, że jedna czy dwie osoby mają z tym problem i trzeba im ręcznie pomóc. Także na pozostałych systemach operacyjnych, na Macu czy na Linuxie nigdy to nie jest problem, no bo one, to pakiety już to automatycznie robią. I chciałbym, żebyście odpalili w swoim terminalu, czyli w CMD, takie polecenie, które się nazywa, ja sobie zrobię klik, polecenie nazywa się Python 3 myślnik, myślnik, version. Zwróćcie uwagę, że tu są dwa myślniki, czyli Python 3, tu jest spacja, później są dwa myślniki i napis version i powinniście mieć wersję waszego Pythona, okay? Czyli wersja 3, 3.8, 3.7, 3.6 jeszcze też jest ok. Dobra? To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić. Jeżeli sobie to zrobimy, to znaczy, że u nas, na naszym komputerze jest zainstalowany Python i jesteśmy w stanie uruchamiać skrypty tego Pythona oraz pracować dalej. Jeżeli ktoś będzie miał problem, to ja chętnie pomogę. Powiedzmy, że takie 5 minut dla osób, które mają troszeczkę problemów. I jeżeli byście coś mieli, to proszę piszcie na czacie, ja wtedy będę na bieżąco reagował. Artur napisał Disable Path Length Limit. Czy kliknąć? Nie ma to żadnego znaczenia. Tam chyba w Windowsie jest długość ścieżki 4096 znaków. I nie sądzę, żeby ścieżka była ten. Zbigniew napisał, że nie zrobił niczego i sam zainstalował się bez pomocy, tak? Czyli wszystko było ok, nie musiałeś zaznaczać żadnych opcji. Ta opcja dodaj do path jest automatycznie zaznaczona. To jak szczególnie mi się zdarza, jeżeli ktoś klika tam na przykład w instalację zaawansowaną i wyłącza to przez przypadek albo coś, to wtedy się pojawiają problemy. Czyli co? Czy będziemy korzystać z jakiegoś IDE? Ja na co dzień pracuję w czymś, co się nazywa PyCharm. Jest to bardzo fajne IDE, z czego bardzo mocno Wam polecam, jeżeli będziecie chcieli ten zrobić. Ja pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. My będziemy dzisiaj pracowali z czymś, co się nazywa Jupyter i podczas szkolenia z analizy numerycznej będziemy w sumie pracowali na Jupyterze. Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że osoby, które dopiero rozpoczynają gdzieś tam swoją przygodę z Pythonem, nie za bardzo jeszcze wiedzą, co to jest IDE i po co to jest. Jupyter daje podstawowe możliwości programowania i w sumie tworzenia. Ja nie za bardzo przepadam za Jupiterem w takiej codziennej pracy. Ja teraz w ramach doktoratu piszę system operacyjny dla habitatów księżycowych i w ogóle po prostu Jupiter się świetnie nadaje, jeżeli mamy jeden problem, nad którym pracujemy. Tak? Czyli jeden plik, w którym możemy zapisać całe nasze dane i Jupiter pozwala Wam wyświetlać na przykład wykresy w trakcie przetwarzania danych, co jest bardzo fajne, szczególnie do obróbki informacji. Natomiast inne IDE. Jupiter kiepsko sobie daje radę, jeżeli pracujemy na więcej niż jednym pliku. I to jest moim zdaniem trochę limitacja straszna, ponieważ ja podczas pracy z tym systemem operacyjnym mam tysiące plików. Po prostu mój codebase ma dziesiątki, setki tysięcy linii i nie byłbym w stanie wszystkiego wsadzić do jednego pliku, to byłoby bardzo nieczytelne. Bo fizycznie się da, tak? Ale to jest po prostu mało utrzymywalne i nieczytelne. I Jupiter wtedy już się kończy.
Są jeszcze inne środowiska, tak jak Visual Studio Code. Ja za nim nie za bardzo przepadam, jeszcze jest Atom. Ja za nimi trochę nie za bardzo przepadam. Znaczy, one działają, tak? I dużo osób z nich korzysta i jest wszystko ok. Problem z Visual Studio Code jest dwojaki. I przez wiele lat nie byłem fanem Microsoftu, ale to jest najmniej ważne w tym wypadku. A mianowicie drugi, jeżeli ktoś korzysta z Visual Studio Code i jemu działa, to jest ok. Ale wielokrotnie miałem na szkoleniach osoby, które chciały tak na siłę trochę skorzystać z tego Visual Studio Code i bardzo szybko się gdzieś gubiły i nie było jakichś opcji, na przykład związanych z refactoringiem i tak dalej. I po prostu środowisko jakby jeszcze parę lat musi trochę być bardziej stabilne. Ja korzystam z czegoś takiego, co się nazywa PyCharm. On ma dwie wersje. Jedna jest płatna, druga jest darmowa. Darmowa w zupełności wystarczy. Nie trzeba płacić. Jest bardzo dobra. Ta wersja płatna ma wsparcie dla webowego programowania, więc dopóki nie robicie stron internetowych i jakieś tam w JavaScriptie jakichś debugerów nie potrzebujecie, to ta wersja darmowa w zupełności wam wystarczy. I to środowisko mi się świetnie sprawdza. Naprawdę ja pracuję z nim już, nie wiem, może nie 10 lat, ale 8 lat chyba. I świetnie je znam i bardzo dobrze działa. Szczególnie debugger jest naprawdę bardzo dobry. Czego nie mogę powiedzieć o Visual Studio Code? I to jest chyba taki jeden z pierwszych kwestii. Jeszcze jest Spider. Spider wygląda mniej więcej w taki sposób. Nie, to Spider IDE. I Spider IDE wygląda w taki sposób. Fajną zaletą Spidera jest to, że podpowiada zmienne. Jak tutaj piszecie jakiś kod, to on na bieżąco tutaj podpowiada wam zmienne i ich wartości. Taką opcję da się też w PyCharmie włączyć. Także ja wam za chwilkę to mniej więcej pokażę, jak to wygląda taki PyCharm. Wybieram sobie tutaj gdzieś tam projekt i mniej więcej tak. Tutaj mam listę plików, możemy sobie troszeczkę mniejszą zrobić. Mam listę plików w katalogach, nic bardzo super skomplikowanego i mogę sobie wybrać po prostu skrypt, który mnie interesuje gdzieś. Tu mam jakiś prosty, przykładowy kod Pythona i tyle, nie? Prawym klawiszem run i on odpala mi kod. Jeżeli bym chciał mieć i też są te same zmienne, które są w Spiderze, też mogę je wyświetlić i zobaczyć, co tam się dzieje w nich i nie muszę... Także jedno i drugie środowisko bardzo fajnie. Ze Spidera bym powiedział tak, że wolałbym chyba Spidera niż Visual Studio Code. Dobrze, bo my tutaj rozmawiamy o czymś, co się nazywa IDE. A jak u pozostałych ten Paweł ma problem z PAW, tak? Czyli z tym dodaniem, czyli czy u pozostałych osób odpalenie w konsoli polecenia Python 3 --version daje taki efekt. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. W konsoli nie będziemy pracować za dużo, ale konsola jest nam potrzebna do tego, żebyśmy stworzyli coś, co się nazywa virtualenv, przez co chciałbym was przeprowadzić. Oraz druga sprawa, chciałbym, żebyście zainstalowali sobie od razu też kilka bibliotek, co będzie też dla nas dość ważne tutaj na tym wstępie naszej przygody. Teraz tak, tak jasne wszystko działa. Paweł, czy ty nadal masz problem tam z tym PAW? Teraz tak, Grzegorzu, jeżeli napiszesz Python --version, czyli bez tej trójki tutaj, standardowo powinien wam tutaj pokazać to samo, tak? Jedno i drugie. Ale może się zdarzyć, szczególnie na Windowsach, szczególnie na Macach albo na Linuxach, że będzie tych wersji więcej. I taka konwencja już od tak 10 lat jest taka, że trzeba wpisać Python 3. O dziwo, nawet w najnowszym Ubuntu, tym co wyszedł miesiąc temu, jest tak, że w ogóle nie ma takiego słówka Python, nie ma takiego skryptu Python, jest tylko Python 3. Czyli takiego czegoś bym wam powiedział, że nie ma takiego programu Python, co jest bardzo dziwne i dość mylące, ale za to jest Python 3. Także trochę jest chaos niestety w tej kwestii. Teraz tak. Tutaj Artur mówi, że ma Pythona 3.6.0, a przed chwilą instalował 3.8. To jest właśnie kwestia tej zmiennej PAW.
Tu przed chwilą Rafał wrzucił, jak się w Windowsie 10 zmienia tą zmienną. Co ta zmienna robi? Jeżeli za każdym razem, jak sobie zrobisz ten dollar path albo ten procent path, tak, bo na Windowsie to jest procent path i procent na końcu, to system operacyjny przegląda to, co się w tej zmiennej znajduje i rozbija sobie to, rozdziela sobie to dwukropkami. Tak? Czyli on najpierw wchodzi do tego katalogu i sprawdza, czy tam jest Python zainstalowany. Nie, nie ma. To wchodzi do następnego. Dobra? I teraz, jeżeli w tej twojej zmiennej path jest katalog z Pythonem 3.6 wcześniej niż 3.8, to jeżeli uruchomisz słówko Python, to uruchomi ci się to słówko, czy ten program z tego katalogu wcześniejszego. Dobra? Żeby zmienić tą kolejność, musisz przeedytować zgodnie z tym, co Rafał wrzucił, tą kolejność tych elementów wpisów w zmiennej path, to jest raz. Dwa, które możesz zrobić, może być tak, że po prostu zobacz, czy jest takie polecenie Python 3.8. I to też w zupełności wystarczy, tak? Wtedy możesz zrobić po prostu Python 3.8 myślnik version i pamiętać, żeby odpalać Python 3.8. Dobrze. Jeżeli mamy to już zrobione, przejdźmy sobie i obiecuję, że w konsoli będziemy dosłownie 3-4 polecenia robili, dobra? Nie więcej. Pierwsze z nich już zrobiliśmy, to jest sprawdzenie, czy mamy zainstalowanego Pythona. Drugie to jest na Windowsie, to jest polecenie, jeżeli się nie mylę, CWD, czyli Current Working Directory, a na pozostałych systemach operacyjnych to jest PWD, które powinno wam pokazać, gdzie jesteście, w jakim katalogu, tak? I on powinien wam powiedzieć, że jesteście na C, na przykład C users i wasza nazwa użytkownika. Chciałbym, żebyście sobie przeszli do katalogu, w którym będziecie trzymali swoje projekty. Na przykład, tak jak u mnie, ja na przykłady tego szkolenia zrobię sobie to na pulpicie i odpalimy sobie takie polecenie, które się nazywa Python 3.8 albo samo Python 3, jeżeli u kogoś działało i był dobry wynik, albo 3.8 i tutaj minus M vnf i już zaraz wam wkleję to w tym i zrobimy sobie vnf 3.8. Ma coś takiego. Ja wam wklejam już to do czatu. Bez tego, dobrze ktoś zauważył, że ten dzióbek to jest tak zwany znak zachęty u mnie, tak? Czyli coś, co prosi mnie o wprowadzenie tego, czyli tego dzióbka nie przepisujecie, tylko to. Ja wam wkleiłem do czatu taką linijkę. Co ona robi? Jak ją odpalicie, sekundkę wam to zajmie, tak no, maksymalnie 10-15 sekund, powinien wam stworzyć się w tym katalogu, powinien wam stworzyć się taki katalog VNF. I zwróćcie uwagę, jak on ma pewną taką strukturę. I w tym katalogu mamy katalog bin, include, lib. Ogólnie mamy tak naprawdę zainstalowanego Pythona, własnego Pythona. Co to jest virtualenv? I to jest takie pierwsza rzecz, którą chciałbym wam wytłumaczyć, bo to jest delikatnie bardziej skomplikowany przykład, ale chciałbym go, żebyście zrozumieli, bo to jest bardzo prosta rzecz, ale można ją trudno wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że to nie jest skomplikowany koncept, a pozwala na niesamowicie ciekawą rzecz. A mianowicie, może się zdarzyć, że na waszym komputerze będziecie mieli Pythona Python 2.7. Może się zdarzyć, że na waszym komputerze będziecie mieli również Pythona 3.7. I zdarzyć się, że macie na swoim komputerze Pythona 3.8. Teraz, jeżeli będzie wasz program, czyli mój skrypt Y, to który, z którego Pythona go uruchomicie? W zależności od tego, który, że tak powiem, tutaj jest wybrany, tym zmienna path i ta cała zabawa, o której sobie wcześniej mówiliśmy. Czyli jeżeli wpiszecie Python 3.8, no to powinien wam odpalić. Czasami bez tego 3.8, to w zależności od tego, jak to wam się zainstalowało, to zmieniają co różne wersje Pythona niestety. Chciałbym wam dać taką jedną konkretną rzecz, hej, tak się to robi, ale niestety to się zmieniało na przestrzeni kilku lat i niestety tak to trochę gorzej jest. W każdym razie mamy tutaj mój skrypt. Teraz,
Jest jakieś domyślne słówko Python. Python. Który, ten polecenie w tym naszym terminalu, który uruchamia któregoś z tych Pythonów, na przykład w naszym wypadku to będzie tak jak jest u mnie, czyli tego. No ale ja nie chcę tworzyć programów, czyli jeżeli ja napiszę Python mój skrypt, to on mi uruchomi Pythona 2.7, tak? I ja mogę sobie stworzyć taki katalog, który się nazywa VNV. To jest osobna instalacja całego Pythona, tylko dla mojego projektu VNV. To VNV to jest od skrótu VirtualEnv. I to pozwala mi, zobaczcie, tutaj mam w systemie zainstalowanego Pythona 2.7, tu mam 3.7, tu mam 3.8 i teraz mogę mieć 10 różnych projektów na swoim komputerze, zrobimy to sobie w inne kolorki, na przykład czerwone, to jest mój projekt 1, projekt drugi, projekt trzeci, tak? Teraz za chwilę będziemy instalowali coś, co się nazywa Jupyter oraz Pandasa i NumPy'a. No i teraz, co się dzieje, jeżeli ja będę chciał, to już zostawmy sobie ten mój skrypt, co się stanie, jeżeli ja będę chciał zainstalować bibliotekę Jupyter w projekcie pierwszym, tak? Czyli załóżmy tego naszego Jupyter. To co? Go instaluję. Gdzie go instaluję? No do tej naszej domyślnej wersji, tak? Czyli w tym wypadku akurat do 2.7. No ale nie chcę do 2.7, więc mogę zmienić za pomocą tej zmiennej path, że słówko Python będzie teraz mi korzystało z tego Pythona. No tak, no ale jak zainstaluję Jupytera w tym Pythonie, to automatycznie mam go we wszystkich projektach. Co byłoby dobrze. Problem jest tylko taki, że jeżeli coś zmienię w swoim projekcie, na przykład mój projekt będzie wymagał nowszej wersji Jupytera, to jak go zainstaluję albo zaktualizuję, to automatycznie nowsza wersja jest we wszystkich projektach. Dopóki ta wersja jest tak zwana kompatybilna wstecz, to znaczy działa ze starymi projektami, to jest wszystko ok. Ale nie chcecie chyba testować wszystkich projektów, które kiedykolwiek robiliście w życiu, czy na 100% działa za każdym razem, kiedy zainstalujecie jakąkolwiek bibliotekę albo zaktualizujecie. Dlatego możecie wziąć i stworzyć takiego virtualenva. To się robi tak naprawdę, bierzesz sobie tą instalację, czyli tego Jupytera jeszcze nie ma, bierzesz sobie tą instalację, którą chcesz, czy tego Pythona 3.8 w tym naszym wypadku, kopiujesz i każdy z twoich projektów teraz będzie miał swojego Pythona 3.8 i wszystkie biblioteki, które będziesz instalował, będziesz instalował do tego twojego projektu. I ta strzałeczka teraz będzie kierowała o tu, nie? Do tego twojego projektu. I uruchamiając, i te wirtualne environmenty pozwalają ci na odseparowanie twoich projektów. To znaczy, że jeżeli cokolwiek się zmieni w jakimś projekcie, to wcale nie znaczy, że we wszystkich projektach, ja tutaj zrobię taką linię, nie, to wcale nie znaczy, że we wszystkich projektach musisz tą zmianę wprowadzać. Tak? Czyli sobie coś takiego i one są wtedy odizolowane od siebie. To jest bardzo proste, to wymaga tylko nauczenia się paru poleceń takich w konsoli i zrobienia tego za każdym gdzieś tam razem, Ctrl-C, Ctrl-V, za każdym razem zrobienia jakichś takich poleceń w konsoli, ale dzięki temu dostajecie, że tak powiem, odseparowane te wersje Pythona i kiedy coś się na przykład w tym projekcie nie powiedzie, możecie śmiało sobie skasować i to nie narusza wam pozostałych, dobra? To jest dobra rzecz, którą warto sobie zrobić na dzień dobry. Marta, za chwilę do ciebie dojdę, bo widzę, że tutaj są problemy i za chwilę sobie dojdę, przelecę przez te wszystkie, że tak powiem, wasze pytania, które zadajecie, także dajcie mi sekundkę, tylko skończę jakby tą wypowiedź. Teraz zwróćcie uwagę, że ja wpisuję to w konsoli, a nie w Pythonie, tak? Czyli nie robię Python 3, i te trzy dzióbki, to ja jestem w tej chwili w Pythonie, czyli tutaj już mógłbym pisać, normalnie programować, tak? Mogę sobie wtedy na przykład zrobić jakiś tam name, to się równa Jan i print name, ale to już jest Python, to już jest programowanie w Pythonie. Natomiast, żeby z tego wyjść, trzeba wpisać exit, --. Tak? Natomiast te polecenie Python 3 VNV trzeba pisać w konsoli, dobra? I
Efektem tego będzie stworzony katalog VN. Żeby użyć tego VN-wa, trzeba będzie zrobić source, pisać nazwę tego katalogu, czyli w tym naszym wypadku, tak? I uwaga, ja piszę bin activate. Osoby, które mają Windowsa, napiszą coś takiego. VN3.8 / z drugą stroną script activate. Dobra, tak będzie wyglądało wasze polecenie, ja to wkleję. Na Windows, na Macu i na Linuxie będzie wyglądało to w taki sposób, tak? Czyli source, nazwa tego katalogu bin activate, a w pozostałym tym. To jest jedyna rzecz, którą musicie robić. Dobra? Za każdym razem, kiedy będziecie rozpoczynali swoją pracę, czyli po prostu musicie przejść do tego katalogu, gdzie jest ten katalog VN, następnie zrobić to. Jeżeli pojawi wam się w nawiasie takie VN3.8, to bardzo fajnie. To teraz wszystko, co robicie, wszystkie biblioteki, które zainstalujecie, wszystkie zmiany z Pythonem, które będziecie robili, będą wam się automatycznie pojawiały w tym katalogu i tutaj będziecie, to będzie wasza cała instalacja. I jak możecie sobie zobaczyć, sama instalacja Pythona zajmuje 12 MB. To jest Python i wszystkie standardowe biblioteki. Tak? To jest wszystko, co jest potrzebne Pythonowi do uruchomienia waszych skryptów. To jest 12 mega, mniej więcej tyle to zajmuje. I tak powinno być. Dobra, ja teraz zobaczę, czyli 5 minut dla osób, które jeszcze gdzieś się tam zmagają. Ja zobaczę sobie na czacie i spróbuję odpowiedzieć na wasze wszystkie pytania, które były od czasu, kiedy zacząłem mówić. Czyli tak, mówiłem o IntelliJ-u, o PyCharmie. Następnie tak, jak na Windowsie dodać do PAF. Ktoś bardzo fajnie wrzucił później link. Mam jedną wersję Pythona, czy muszę wpisać po prostu Python version? Jeżeli wpisujesz myślnik version i wydaje ci 3, to jest OK. Ważne, żeby wyświetlało, tak? W Windowsie 10 wystarczy Python version, super, bardzo fajnie. Jeżeli macie inną wersję, tak jak tutaj Artur wcześniej mówił, że ma 3.6, a zainstalował inną, to jest ewidentnie ta kwestia związana z tą zmienną PAF, czyli z tą ścieżką. I Rafał tutaj wrzucił ten link, jak można to zmienić. Tam trzeba po prostu zmienić, żeby ta ścieżka z Pythonem 3.8 była powyżej 3.6. I to jest ważne. Trzeba będzie tylko zamknąć jeszcze tą konsolkę i włączyć jeszcze raz. Wtedy on sobie w starych Windowsach w XP-ku trzeba było się wylogować i zalogować jeszcze raz. 10 już nie trzeba, ale do sprawdzenia. Tyle nam mówi o tym dolarze. Tego dolara nie będziemy pisali. To ktoś chyba tam dalej powiedział. Dolar jest po prostu takim miejscem, żebym wiedział, gdzie ja mam, od którego miejsca mam wpisywać polecenia. Dobra? U was na Windowsie, jeżeli ktoś ma Windowsa, będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób. Tam nie będzie dupka, tylko będzie users, o, coś takiego, prawda? No to u mnie na Macu to jest to. To jest to samo, co na Windowsie, to. Na Linuxie jest z kolei jeszcze inaczej. Tu nie chcę, że tak powiem, wprowadzać wam trochę więcej rzeczy. To jest tak zwany znak zachęty i on mówi ci, żebyś nie musiał sprawdzać, tak? I jedyne, co trzeba będzie później zrobić, no to wejść do swojego gdzieś tam użytkownika, a następnie do CD Desktop, nie? Czy tam pulpit i powinniście przejść sobie do tego miejsca, gdzie jest. Dobrze. Samo CD również pozwala na przejście do katalogu. Teraz tak, Rafał tutaj bardzo słusznie zauważył, że odinstalować, że dobrze jest mieć mniej wersji i zostawić sobie tylko na przykład Pythona 3.8, co jest pomysłem, bo jeżeli będzie za dużo Pythonów, to one się nie będą ze sobą gryzły, tylko możecie mieć problem właśnie to, co mówiłem z tą ścieżką, jak to rozwiązać, zaraz zobaczymy, czy nadal ten problem pozostaje. Czy później, bo nie chcę przerwać, czy mógłbyś posłuchanie Pythona? Wiem, że rynkowi giganci z niego korzystają, dokładnie pełni funkcję. Ja przebrnąłem przez kilka prostych programów typu kalkulator VAT-u, ale chciałbym
robić. Dobra, to jest bardzo fajne pytanie, bardzo dziękuję. Słuchajcie, zadawajcie mi pytania, ja będę odpowiadał, tylko muszę do nich dojść. Michał zadał pytanie, do czego można wykorzystać Pythona? Numer jeden. Instagram jest napisany w Pythonie. YouTube jest napisany w Pythonie. Dobra, YouTube, ale processing wideo jest napisane na sam frontend, czyli wyświetlanie kontentu i tak dalej, jest napisane w Pythonie. Python stał się głównym językiem programowania wykorzystywanym w machine learningu i obróbce danych. Jest coś takiego, co się nazywa Tiobe Index. I Tiobe Index to jest taka firma, która... Tiobe to jest firma, która od chyba z 20 lat już prowadzą taki indeks tych języków programowania i możecie zobaczyć w tej chwili numerem 3, tak? I bardzo wysoko skacze. C jest numerem 1 jeszcze i jeszcze myślę przez jakiś czas zostaje. Tutaj jakbyśmy sobie zobaczyli trendy, to Python drastycznie rośnie w ciągu ostatnich lat tutaj do góry. Java i C miały taki spadek. Z Javą jest pewien mały problem, że Java ma problemy z licencjami. Tam Oracle powiedział, że teraz będzie ci, którzy pracują w Javie, to będą płacić, a jak nie chcą płacić, to mają darmowy kompilator, ale Oracle będzie kontrolował, że tak powiem, rozwój tego kompilatora. Czytaj, albo płacicie teraz, albo będziecie płacić w przyszłości, mniej więcej. C jest darmowym językiem. Odbiło w 2017 roku ze względu na IoT i wszelkiego rodzaju urządzenia takie smartne, tak? I one, C będzie tak rosło i wydaje mi się, że tutaj w tej górnej części C++, jak ktoś potrzebuje coś zrobić szybko, to robi to w C, żeby to szybko działało, robi to w C, tak? I tak będzie. I wydaje mi się, że ten trend tak będzie się trochę utrzymywał, że C będzie dla tych wszystkich urządzeń inteligentnych. Zresztą bardzo dużo software'u też jest napisane w C. Java zostanie dla takich dużych systemów, takich kobył, że tak powiem, systemy bankowe czy jakieś inne rzeczy. No i Python zostaje takim językiem. Teraz była taka bardzo fajna, nazywa się Python Developer. Zresztą wrzucę te linki i do Tiobe Indexu. To jest raz i dwa serwi. JetBrains robiły. To jest jedno, to jest w ogóle developer serwi, a jeszcze jest Pythonowy. O ten. I to jest z samego środowiska Python. Do czego Python jest wykorzystywany? I to jest w sumie odpowiedź dla Michała. A mianowicie Python najczęściej jest wykorzystywany do analizy danych. Tak? I trochę do web developmentu. I tutaj jest cała ankieta i możecie sobie zobaczyć, do czego tak naprawdę ludzie robią. Teraz 59% rynku wykorzystuje do analizy danych. Czyli de facto mamy Excela, no i Excel ma limit chyba tam 65 tysięcy wierszy, tak? 65 535, jeżeli się nie mylę wierszy, może to się zmieniło w jakichś tam nowszych wersjach, no ale na pewno nie miliony, tak? Na pewno, a wiemy, że nasze dane rosną i jest coraz więcej tego i potrzebujemy jakiegoś języku programowania do tego, żeby móc coś zrobić. I Python stał się liderem de facto dla wszystkich osób, dla których Excel tak naprawdę przestał wystarczać. Co ciekawe, Python staje się też takim bardzo fajnym językiem programowania, bo Microsoft rozważa, czy by nie zastąpić Visual Basic'a w nowych wersjach Excela i całego w ogóle pakietu Office i żeby skrypty makra pisać w Pythonie, tak? Co jest bardzo fajne. Pythona uczą na uczelniach, Python jest wykorzystywany w data science, Python jest wykorzystywany w machine learningu, bo tak naprawdę te dwa tematy ja bym rozważał razem. W web developmentie jest bardzo dużo stron internetowych napisanych w Pythonie, no choćby to, że YouTube i Instagram jest napisany w Pythonie, także dość duże strony. I w administracji systemami, tutaj w procesach automatyzacji i tak dalej, to jest bardzo mocno wykorzystywany. Ansible, taki system jest cały napisany w Pythonie, do programowania sieciowego, także jest bardzo dużo sposobów, jak wykorzystać i myślę, że Python po prostu, on jest taki, tacy zawodowi, zatwardziali programiści pewnie będą wybierali C albo Java, ale wszyscy pozostali, którzy robią jakąś robotę, na przykład jak pracowałem w Europejskiej Agencji Kosmicznej, to były zespoły, które
symulacje zaginania się światła w obrębie gdzieś tam czarnej dziury, albo teraz jak prowadzę często szkolenia, to są osoby, które na przykład w bankach pracują i robią jakieś symulacje kredytowe czy jakieś inne rzeczy. I to wszystko jest pisane w Pythonie, tak? I jak już to będzie, że tak powiem, stabilne i odpalane milion razy i tak dalej, to się wtedy daje chłopakom i hej, myśmy stworzyli, a wy to przepiszcie, żeby to szybko działało. I oni wtedy to zastanawiają się, jak to zrobić, no i albo to przepisują, no pewnie do Java, albo do jakichś C, na przykład te z tymi czarnymi dziurami, no to do C. Dobra, teraz tak, tutaj jedziemy dalej, PWD tylko w Linuxie, CD, Windows, PWD, Marta tutaj miała cały czas problem, może ja zobaczę, co jest na bieżąco. CD Projekt, no właśnie mam w wersji, ma już milion, Python minus env, tak, tu Rafał, bardzo dziękuję za tą informację, tak, czyli jeżeli ktoś tam z tą trójeczką, tak, czyli ja napisałem tutaj Python 3.8, żeby mieć pewność, 3.8, żeby mieć pewność, że tworzę sobie virtual env'a. Ten katalog, który tutaj podajecie, to tutaj ja sobie, możecie nazwać go dowolny sposób, ja sugeruję wam, że skoro tworzycie, to jest tak, Python 3.8 to jest program, który wykorzystujecie. W tym programie wykorzystujemy moduł, który się nazywa vnv, czyli skrót od virtualenv, a następnie podajemy nazwę. I ta nazwa może być dowolna. Sugeruję, żeby ta nazwa się nazywała vnv, no bo tworzymy sobie virtualenva i dobrze jest dodać też wersję, żebyśmy wiedzieli, jaka to jest wersja tego katalogu. I zwróćcie uwagę, że on mi się dokładnie w taki sposób tutaj nazwał. Tak? vnv 3.8, bo tak też stworzyłem. I to jest ten klucz tego elementu. Bardzo dziękuję, Rafale, za CD HomePath na Windowsie. Jak, żeby przejść do katalogu domowego, jak zrobicie HomePath, zwróćcie uwagę, że zmienne w Windowsie, te systemowe zmienne, są z takimi 2%, na początku i na końcu. Z kolei na, oczywiście u mnie to nie zadziała, ale z kolei na Linuxie zmienne będą miały dolar w przodu, nie? Na przykład Home. One się mniej więcej tak samo nazywają, tak? Na Windowsie jest HomePath, na Linuxie jest Home, no i różnią się tylko tymi dzióbkami z przodu i z tyłu. Dobrze, i teraz tak, CD Echo, ok, dzięki, już działa, nagranie będzie wysłane jutro, dziękuję. Do swojego pytania chciałbym dopisać ciąg dalszy. Jak wykorzystać Pythona do pracy administratora sieci przy pracy z serwerami plików? Teraz tak, jest coś takiego Ansible, to jest taka biblioteka w Pythonie, ona jest bardzo, bardzo popularna. Coś jak Puppet albo Chef, tylko powiedzmy nowszy, tak? Bo Puppet i Chef były stworzone tam z 10-15 lat temu, chyba z 10. A Ansible jest zrobiony na porządnie, na nowo i przede wszystkim nie w Ruby, tylko w Pythonie. I stał się takim trochę standardem de facto w świecie DevOpsowym administracji systemami. Polecam. Jest druga książka, którą napisałem, Dev Astro.io, i chciałbym też takie na przykładach, i tutaj jest część z Ansiblem, jeżeli kogoś będzie interesowało, to też wrzucam wam do czatu i możecie sobie rzucić okiem, jeżeli kogoś będą interesowały te tematy związane z administracją i tak dalej, to tutaj jest w sumie cały Ansible tak w skrócie zrobiony. Od czasu do czasu Sages organizuje szkolenia, gdzie, bo ja najczęściej się specjalizuję albo w szkoleniach z Pythona i tutaj na wszystkich poziomach trudności, tak, czyli od podstaw, przez intermediate, bibliotekę standardową, zaawansowany, przetwarzanie równoległe, gdzieś tam analizę danych, analizę numeryczną oraz szkolenia takie z DevOpsów i jakichś takich innych rzeczy, także mam materiały i ja zawsze udostępniam wszystkie swoje materiały, zawsze publicznie, za darmo. Także jeżeli kogoś interesuje, proszę bardzo. Teraz tak, tu mamy informacje, widzę, że u mnie działa, u mnie to samo, czy Windows, czy Linux, nawet pisują, okej. Jak u pozostałych osób? Czy wszystko jest ok? Czy teraz to działa? Czy mamy tego Pythona i czy, może tak, czy u kogoś nie działa? Bo to w sumie jest najważniejsze. Dobra, to gdyby u kogoś nie działało, to proszę piszcie, ja będę starał się później to pomóc. Zresztą też bardzo dziękuję tutaj osobom, które aktywnie uczestniczą i na bieżąco też podpowiadają, rzucając jakieś linki czy coś takiego.
Jeżeli już mamy stworzonego tego naszego, stworzony nasz katalog, aktywujemy sobie tego virtualenva. Będziemy jakiekolwiek biblioteki instalować, to one się instalują już do naszego virtualenva. I to jest bardzo proste, żeby zainstalować biblioteki. Trzeba napisać click install do Twitter. I to jest w sumie wszystko. No? Czyli tylko to polecenie i powinno nam działać. Oczywiście po aktywacji tego naszego virtualenva, czyli zrobieniu tego polecenia source vnbin activate, tudzież na Windowsie to polecenie to było, to polecenie wyglądało vnv, czyli nazwa tego katalogu, który stworzyliście, env 3.8 scripts activate. I to jest w sumie jedno z ostatnich poleceń, które będziemy robili, dobra? Czyli tak, tak podsumowując to, co żeśmy sobie zrobili. Po instalacji samego Pythona 3.8 powinniście mieć plik wykonywalny Python w waszej ścieżce PAF i móc odpalać go Pythona w taki sposób, tak? Python 3 na przykład. Następnie tworzymy sobie virtualenva, aktywujemy tego virtualenva za pomocą polecenia to na Windowsie. Powinno nam się pojawić taki dziubek. A następnie robimy polecenie pip install. Mam gdzieś to polecenie? Nie mam. A następnie robimy polecenie pip install pipupytr. Klikamy. Python sam ściąga z internetu, a tak naprawdę pip, taki programik, który się powinien zainstalować nam z Pythonem. Na Ubuntu może być problem, bo on jest w osobnej paczce, ale jeżeli ktoś by miał problem, to ja chętnie powiem, jak to zrobić. W każdym razie po instalacji powinien zainstalować wam się Jupyter. Jupyter to jest nasze IDE i ostatnia rzecz, którą robimy w konsoli, to uruchomienie Jupytera i już więcej w konsoli pracować nie będziemy. Dobra, sobie tutaj instaluję jakieś rzeczy, przy okazji nam się trochę uzewnętrznia, co tam robi. W zależności od waszej szybkości łącza i to może chwilkę potrwać, bo tych zależności, które Jupyter ma, jest trochę. W każdym razie po jakichś 3-4 minutach powinno, maksymalnie powinno już być wszystko ok. Dobra, on sobie tutaj się będzie instalował, to mogę zamknąć. Tam się będzie instalowało. I teraz tak, pierwsza rzecz to jeden, zainstaluj Python 3.8 ze strony python.org. To jest pierwsza rzecz, którą sobie robimy. Druga rzecz, przechodzimy, otwieramy terminal, czy tam cmd i przechodzimy do katalogu domowego. On się powinien automatycznie odpalić i robimy tychon 3.3, samo powinno wystarczyć, albo sam Python, myślnik mvenv i env 3.8. Dobra. A następnie dla Windowsa robimy polecenie vnv 3.8 script activate.bat. Chyba, że ktoś ma PowerShella, no to wtedy dam PowerShell tu dodać, bo widziałem, że ktoś pisał na czasie. Dla Linux i pozostałych, bo to tak naprawdę dla tych naszych pozostałych Nixowych systemów, to jest source env 3.8 bin activate. Chyba, że ktoś ma jakiegoś innego shella, no to tam są odpowiednie katalogi activate, fish, csh i tak dalej. Mamy zainstalowane i ostatnie polecenie, które robimy, Jupyter Notebook.
Coś takiego. I to powinno nam automatycznie otworzyć przeglądarkę z Jupiterem. Jeżeli nie otworzę przeglądarki, to będzie taki link, możemy sobie skopiować dowolny link z tych podanych, które będą. Nie ma to znaczenia, który, chodzi o coś takiego. I po otworzeniu powinniśmy go dostać w naszej przeglądarce i powinno to wyglądać w taki sposób. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś ma jakieś problemy z tym, żeby to zrobić. Czyli tak. Pierwsze, zainstalować Pythona ze strony python.org. Świetnie. Następnie otwieramy terminal, przechodzimy do katalogu domowego i piszemy python-mvnv. Później aktywujemy i już piszę pip install jQuery. Proszę bardzo. Dobra, ta instalacja samego Jupitera, ona chwilkę może potrwać, słuchajcie, bo on tam ma dużo zależności, jakieś bibliotek, które musi ściągnąć z internetu i tak dalej, także jest to czasami pracochłonne. W którym katalogu wykonać skrypt Activate Bud? Teraz tak, zwróć uwagę, gdzie go stworzyłeś, tak? Jeżeli stworzyłeś go u siebie na pulpicie, na przykład ja mam tutaj PWD i robię sobie w Windowsie nie jest PWD, tylko jak zrobisz sobie dir, to on ci powinien wyświetlić pliki, a tu ścieżka powinna być tu wpisana. I jeżeli wśród tych plików wylistowanych będzie katalog VNF, to po prostu wpisujesz tą nazwę, tak? Bo ważne, że jeżeli tu odpaliłeś, w tym katalogu odpaliłeś Python 3.8, czy tam Python myślnik MVM, tak? To i tą całą litanię tych wszystkich rzeczy, no to następnym krokiem będzie po prostu zrobienie aktywacja tego, tak? Czyli VNF i tutaj VNF 3.8 i ta cała, w zależności od systemu operacyjnego, to z tym script i tak dalej. Script. Więc najprawdopodobniej, jeżeli w tym samym katalogu nie zmieniałeś katalogu w międzyczasie, to będzie w tym samym katalogu. Ok? I teraz, jeżeli by Wam się zamknął terminal, dobra? Czyli na przykład, nie wiem, wyłączycie komputer, będziecie chcieli odpalić jeszcze raz i tak dalej, to musicie, na przykład jeżeli to jest na pulpicie, to tu musicie być w tym samym katalogu i jedyna rzecz jutro, którą będziecie musieli na przykład zrobić, to jest aktywowanie virtualenva, czyli zrobienie tego polecenia bin activate, a później Jupyter Notebook. I nic więcej, tylko te dwa polecenia. Koniec i odpali Wam się przeglądarka i do końca dnia pracujecie w przeglądarce. Kończycie, zamykacie komputer, wyłącza Wam się terminal automatycznie i po prostu jak przychodzicie następny dzień, pierwsza rzecz, aktywacja i to. Można się zatroszczyć jeszcze, jeżeli kogoś by to interesowało, da się zrobić, żeby on Wam tego virtualenva automatycznie aktywował. Wtedy jest jeszcze mniej roboty, ale to może jak kogoś będzie interesowało, to chętnie gdzieś tam prześlę to na maila czy coś, jak to zrobić, bo to tam trzeba sobie się pobawić trochę w Windowsie. Dobra. Ogólnie zasada jest taka, słuchajcie, dzięki temu, że mamy tego virtualenva, to odseparowaliśmy sobie i będziemy sobie odseparowywali nasze Pythony na komputerze, tak? I nic się nie stanie, jeżeli w naszym projekcie mielibyśmy jakiś problem, w sensie chcielibyśmy zainstalować na przykład, i nieraz mi się zdarzało na szkoleniu, ja wiem, że to na samym początku może jest trudno, tak? I ciężko jest zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo jest tak dużo jakichś nowych tematów, jakiś virtualenv, ktoś wam każe, przecież to miało być proste. Chodzi o to, że na samym początku może się zdarzyć. Znaczy, jak nie zrobicie tego od samego początku, to później jest gorzej. Dobra? Ja wiem, że to wymaga trochę takiej przekonania się do tego. No i wiem, że dużo osób, jak szkoliłem kiedyś, robiłem szkolenie kiedyś dla lekarzy, to jak zobaczyli terminal, to już chcieli dzwonić po
informatyków, że im się komputer zepsuł. Także wiem, że niektórzy mają awersję do terminala. Chodzi o to, że w terminalu można zrobić dużo rzeczy szybko i łatwo za pomocą krótkich poleceń niż wyklikiwania tego w komputerze, a nie wszystko się nawet da wyklikać tak swoją drogą. Także takie zwykłe, po prostu zwykły terminal jest niezbędny gdzieś tam dalej w pracy z komputerem, takiej w programowaniu, mimo tego, że jak zobaczycie, dużo nie będziemy, to już jest koniec, tak? Tak naprawdę tylko te dwa polecenia i jeszcze tam w międzyczasie ten pip i to jest koniec absolutnie terminala. Już reszta już tylko przez przeglądarkę, nie? Także tutaj jest bardzo fajną sprawą, że nie trzeba się tego bawić dalej. Czy ktoś ma jeszcze problemy jakieś? Czy komuś mogłem coś pomóc? Artur coś pisze, zobaczymy zaraz. I teraz, jeżeli będziemy mieli już tego naszego sobie Jupitera tutaj, to tu się tworzy new Python 3. Jak stworzycie Python 3, taki, to są tak zwane notebooki. I tu mamy już cały opis tego, jak cały opis tego, jak nie cały opis, ale całe środowisko, w którym będziemy programowali. Czyli będziemy zrobimy sobie na przykład tutaj Jan print name i on nam wyświetli Jan, tak? I to już jest, to się odpala albo klikając tutaj run, albo z shift enter, to jest skrót klawiszowy, tak? Ten skrót to jest shift enter, tutaj shift enter. Jak go odpalę, no to on mi uruchamia tą komórkę. Będziemy sobie o tym za chwilkę jeszcze mówili, bo chciałem wam zdradzić kilka rzeczy odnośnie właśnie tego Jupitera przez ostatnie 15 minut i opowiedzieć trochę o tym interfejsie. Dobra? I teraz tak, po komendzie pip nie ma znaku zachęty, czy czekać? O, jest. A, teraz tak, ten warning, nie należy się nim przejmować. Chodzi o to, że pip jest bardzo często i szybko aktualizowany i standardowo z Pythonem jest dystrybuowana wersja 19.2, a teraz już jest dostępna 20 i on prosi, żeby go zaktualizować. Jeżeli ktoś chce, to może zrobić to polecenie i on to zrobi i wtedy ten warning nie będzie, że tak powiem. Jaka jest różnica między taką instalacją Anacondą? Anaconda instaluje wam automatycznie 650 różnych innych bibliotek i tyle. Virtualenv i Python, tak, zobaczcie, cały ten je po instalacji wcześniej miał ile? 12 megabajtów, teraz ma 89, dobra? Czyli Jupiter nas dużo kosztował, tak? Kosztował nas 70 mega prawie. I Anaconda ma chyba 3,5 giga. Teraz, to nie jest problem, ale jeżeli będziecie mieli 5 różnych projektów i niektóre będą starsze, bo to nie jest problem, dopóki nie będziecie pracowali z kilkoma, że tak powiem, jakimiś projektami. I jeżeli będą jakieś starsze, to bardzo szybko, te biblioteki bardzo szybko się zmieniają. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę PyPI, Python Package Index, czyli taka lista, miejsce, gdzie te wszystkie nasze Pythonowe aplikacje są i wpiszemy sobie na przykład Pandas, możemy sobie zobaczyć, że jest tutaj Pandas w wersji 1.0.3 i zobaczmy sobie release history. 18 marca, 15, drugi ten, tu wyszła wersja 1.0, wcześniej w listopadzie była 0.25 i one były wcześniej i możemy sobie zobaczyć, że te wersje, że tak powiem, się zmieniały. Ja miałem kiedyś na szkoleniu taką sytuację, bo pamiętam, że robiłem szkolenie i akurat wyszła w trakcie szkolenia, jakoś dwa dni chyba z szkolenia mieliśmy, Matplotliba robiliśmy, czyli bibliotekę do wizualizacji, Matplotlib. I już kilka osób sobie, że tak powiem, zaktualizowało. I połowę szkolenia mieliśmy na wersji 2.0. I no, to było jakoś tak właśnie wtedy. I wyszła ta wersja 3.0. I kilka osób zaktualizowało. I 3.0 totalnie wywróciło niektóre rzeczy. I po prostu trzeba było dwa szkolenia praktycznie prowadzić, nie? Czyli wszystkie skrypty trzeba było pisać w różnych wersjach i tak dalej. I na to trzeba uważać, bo
nowe wersje, szczególnie te z tą dużą cyferką z przodu, zmieniającą się, bo te z tyłu to są poprawki bezpieczeństwa, tak? 1, 0, 2 i tak dalej, 3, to tam się nic nie zmienia. Te w środku to są nowe funkcjonalności, które przechodzą, ale nie powinny być usuwane, żadne. Te z przodu mówią o tym, że drastyczne zmiany, dobra? Była duża zmiana pomiędzy tą wersją a 2 i po prostu przestało, część skryptów przestało działać. I chodzi o to, żeby jak zaktualizujecie przez przypadek albo gdzieś tam, to żeby po prostu gdzieś u siebie nie mieć takich problemów, tak? Później. Szczególnie i, no bo wtedy musicie sprawdzić wszystkie dotychczasową, całą swoją pracę, no bo się później okaże, że coś się działa, jakichś bibliotek nie ma i to jest trochę kiepskie. Takie śledzenie starego kodu, nie? Mam tylko 3 pozycje w menu Jupytera, czy tak ma być, a u ciebie było więcej. Chodzi o to menu, tutaj new, czyli ten Python 3, text file, folder i terminal. To nie ma znaczenia, nas najbardziej będzie interesował Python 3, tak? To są tak zwane notebooki i zobaczcie, on się standardowo będzie nazywał Untitled IPython Notebook i tyle. Jeżeli mam być szczery, to tak, słuchajcie, zobaczcie, ile mieliśmy tych rzeczy, o których sobie omawialiśmy przez ostatnią godzinę. Dla mnie najfajniej by było, gdyby goście od Jupytera po prostu zrobili Python plus Jupyter i z ikonką na pulpicie, tak żeby tylko klikacie i to wam się automatycznie odpala. To by było super, nie? No ale trzeba te parę rzeczy niestety za pierwszym razem trzeba wiedzieć, no i później aktywować tego Virtual Env2. To jest taka też wkurzająca rzecz. No dobra, jeżeli już mamy Jupytera i mamy to coś, to teraz u was chyba będzie jeszcze ten header. Nie? O właśnie, tak to będzie wyglądało u góry. Tu możecie kliknąć i sobie zmienić nazwę tego pliku. Na przykład pierwszy. Niech sobie zostanie, coś takiego. Zwróćcie uwagę, że on automatycznie zapisuje te Jupytery. I to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ Jupytery będą, za każdym razem, kiedy będziecie coś odpalać, on sobie to, zobaczcie, unsafe changes i za jakieś tam minutę czy za 30 sekund on sobie będzie to zapisze i to jest bardzo fajne, bo możecie też wymusić zapisanie, klikając tą dyskietkę, jeżeli ktoś jeszcze pamięta dyskietki. W każdym razie one się też automatycznie zapisują same. I to jest też bardzo fajna sprawa, no bo czasami się zdarzy, gdzieś tam nam prąd się wyłączy, czy przeglądarka się zamknie, czy coś i nie tracimy pracy. Także to jest też super sprawa. Tu możemy sobie wpisać jakiś kod i chciałbym, żebyście zrobili jedną rzecz. Ja wam wkleję coś, import o sys, print sys.versioninfo, coś takiego i chciałbym, żebyście sobie version, właśnie, chciałbym, żebyście sobie to odpalili. Powinno nam wyświetlić tutaj wersję Pythona, którą macie. To jest w sumie ważna sprawa i teraz tak, ja mam zakładki w Jupyterze, files running i clusters. Tutaj, tak, te 3 zakładki, zgadza się. I nas interesują tutaj files. I tu mamy taki new, nie? W tym miejscu. I klikamy sobie new Python file. Dobra? Tak, na zakładce files. I chciałbym, żebyście wkleili tutaj w jedną z komórek ten napis import sys print sys version. I teraz ten sys version, co to nam robi? Wyświetla nam wersję Pythona. To jest to samo, co wcześniej sobie wpisywaliśmy tu w konsoli, ale chciałbym, żebyście się upewnili, że Jupyter na 100% wykorzystuje dobrą wersję, tak? I tutaj dostaniecie na pewno informację, z której wersji tu będziecie korzystali. A tak naprawdę, w której wersji będziemy w przyszłym tygodniu korzystali, no bo w przyszłym tygodniu będziemy się uczyli podstaw Pythona, czyli co to jest zmienna, co to jest if, instrukcje warunkowe, pętle i takie podstawowe konstrukcje, dobra? Czyli ja bym tyle, ile można w ciągu 1,5 godziny wytłumaczyć, ale chciałbym, żebyście po prostu mieli jakieś pojęcie odnośnie tego, czym jest zmienna, pętla, if i tak dalej. To nie są super trudne elementy, ale szczególnie, jeżeli ktoś nie miał wcześniej styczności z programowaniem, to te kwestie mogą być problematyczne. No i bardzo fajnie, tutaj widzę, że u Mirka wszystko jest ok, tak, i podejrzewam, że u pozostałych osób, jeżeli by coś było nie tak, no to
to dajcie mi znać, ja chętnie też pomogę. Ewentualnie możecie do mnie napisać na maila, postaram się, jak nie będzie za dużo roboty, no to chętnie odpowiem wam, tak żebyście na przyszły webinar mieli wszystko ładnie skonfigurowane i działające, tak? Ważne jest tylko ta rzecz, żeby pamiętać, że no teraz już w terminalu będą tylko te dwa polecenia. Nie? Ja wiem, że to jest taki pierwszy szok, dużo osób... dziękuję, Mirku. A byłeś na szkoleniu? A, chyba tak, byłeś. Jeżeli się nie mylę, czy przypadkiem my się nie spotkaliśmy w tym? A na wykładach chyba bardziej. W każdym razie chciałbym was zaprosić do uczestnictwa w kolejnym webinarze, na którym będziemy sobie opowiadali o Pythonie. Tymczasem chciałbym opowiedzieć trochę o samym Jupiterze, ponieważ Jupiter ma jedną rzecz, która jest trochę taka wkurzająca i którą warto wiedzieć, bo on jest trochę specyficzną rzeczą. Sam Jupiter jest rozwinięciem koncepcji takiej konsoli. Nie włączajcie, ja chcę tylko wam pokazać, prawda? Czyli jak ja sobie odpalę coś takiego, to ja mogę tutaj pisać te same polecenia, które bym napisał Jan, i print name, i to są te same polecenia, które mogę później pisać w Jupiterze. One się zaczynają od tych trzech dzióbków. Jeżeli będzie na przykład jakiś if, tam coś takiego, to te jest ok, else print nie ok, to zobaczcie, że instrukcje blokowe to są takie instrukcje, które mają dwukropek na końcu i wszystkie pozostałe zaczynają się od tych kropeczek, tak? Tego nie trzeba będzie robić w Jupiterze. No i problem jest w tym, że jak to się kopiuje z konsoli, to później trzeba to usunąć. Na następnym szkoleniu wam pokażę, jak coś takiego się robi. To się bardzo często przydaje, czyli wielolinijkowe, za pomocą Alt. Jeżeli ktoś chce, no to Altem, Alt Shift, i tak można zaznaczyć pionowo sobie. Bardzo przydatne, szczególnie jak chce się usuwać jakieś bloki kodu. W każdym razie, jak zrobimy sobie Shift Enter, to on nam wykona ten kod. Tak samo jak terminal. I chodzi o to, że dla wielu osób terminal jest, zresztą jak sami dzisiaj widzieliście, jest trochę problematyczny, tak? Czarne tło, nieprzyjemne, no, zdecydowanie łatwiej. Zresztą kopiowanie i wklejanie do terminala też jest nieprzyjemne, nawet jeżeli ktoś jest z nim zaznajomiony i pracuje w terminalu. Ja na przykład na co dzień korzystam z pół dnia, siedzę w terminalu praktycznie, więc nawet kopiowanie i wklejanie do terminala jest wkurzające. Dlatego tutaj mamy prosty sposób, jak możemy to sobie zrobić, i tutaj mamy if true, print, i tutaj mamy jakiś nasz kod, który będziemy sobie wykonywali. To na następnych zajęciach, ale jedną z bardzo ważnych rzeczy, ja sobie ukryję tutaj nagłówek, żeby mi nie zajmował pół ekranu, to jest tutaj toggle header. W każdym razie jedną z tych elementów takich specyficznych dla Pythona jest coś takiego. Zobaczcie, ja sobie wytnę to, tu można wyciąć, i wypiszmy sobie print name. Co się wyświetli na ekranie? Tu zdefiniowaliśmy zmienną name Jan. No to tu się wyprintowało Jan, no i jeżeli ja to wyświetlę, to jest Jan, zgadza się? Natomiast co się stanie, jeżeli ja zrobię tutaj Marek? Mark. Jak kliknę Shift Enter, bo uruchomię to, to tu się wyświetla Mark, ale zobaczcie, to się nie zaktualizowało. Dopiero jak ja kliknę znowu Shift Enter tej komórki, to tu się zmieni. Natomiast co się stanie, jeżeli ja wytnę tą komórkę i odpalę? Nadal jest Mark. Co to znaczy? Zobaczcie, ta komórka jest 11. To znaczy, że przed nią było 10 linijek kodu. Mimo tego, że tych linijek tutaj nie ma, to znaczy, że i tak one są pamiętane. Dlatego jeżeli chcecie się pozbyć takich efektów, trzeba sobie zrobić tutaj kernel. Jest coś takiego jak kernel restart, albo tu jest clear output, czyli on kasuje też to co się wyświetla, albo run all, czyli on po prostu będzie uruchomi jeszcze raz. I teraz zobaczcie, teraz mi powiedział, że nie ma takiej zmiennej name. Jeszcze w Jupiterze można te linijki, zobaczcie, trochę do góry, trochę na dół i tak dalej, i może się okazać, że czasami coś nie będzie działać. I to jest taka specyfika Jupitera, dlatego ja go nie lubię, bo dla osób, że tak powiem, początkujących, on jest, no właśnie te opcje powodują, że ludzie się bardzo szybko gubią.
po godzinie korzystania z Jupitera zrozumiecie, jak to mniej więcej działa i nie będzie tutaj z tym większych problemów i będziecie nie będziecie mieli z tym kwestii, że tak powiem, nie będziecie mieli tutaj kwestii z tym. Dobra, czekajcie, bo ten Mirek, Kraków, Warszawa, Poznań. No, ja wiem, chyba kojarzę cię, Mirku. Rafał, Anaconda korzysta z Pythona 3.7. Tak, Anaconda, najnowsza wersja Anacondy jest w wersji 3.7. 3.7 jest dobrą wersją, tak? Wcześniej ten rozwój Pythona był taki, że oni chyba tam co półtora roku wydawali, albo nawet co dwa lata. W każdym razie teraz będzie co rok Python nowy. To przyspieszy. Anaconda była rozwiązaniem takim... Kiedyś w Pythonie nie było czegoś takiego jak pakiety binarne. I żeby zainstalować NumPy'a, teraz się robi pip install NumPy i on ci instaluje. A kiedyś tak nie było. Trzeba było mieć kompilator C na swoim komputerze. I teraz problem jest taki, że nie wszyscy mają kompilator C. Podejrzewam, że nie macie. Jak nie mieliście Pythona, no to na pewno kompilatora C raczej nie powinniście mieć na swoim komputerze. I przeprowadzenie was przez proces instalacji kompilatora, bibliotek, zmiennej PATH i tak dalej dla kompilatora C i Pythona i zaczyna się problem. Anaconda rozwiązywała ten problem po prostu dając, hej, tu masz wszystkie biblioteki, z których możesz chcieć korzystać. Problem jest w tym, że czasami, szczególnie takie krytyczne biblioteki jak NumPy albo Pandas, jeżeli się je podniesie, to może się okazać, że bardzo duża część twoich skryptów przestanie działać, no bo one są drastyczne, tak? Ludzie, którzy wydają te biblioteki, zachowują kompatybilność wstecz, ale ja bym tak, no z Matplotlibem miałem problemy. Dobra? Więc to nie jest tak, że jak to się ładnie mówi, latest is the greatest. Niekoniecznie. I jak działa, to niech sobie zostanie i trzeba testować po prostu. Teraz tak. Dlaczego Jupiter zamiast Shella konsoli? Dlatego, że ja nie mam problemu z Shellem i bardzo lubię i nie mam z tym żadnego problemu. Problem jest w tym, że dużo osób ma, a w szczególności Jupiter jest fajny, bo łatwo się kopiuje, wkleja i widać wynik. I tak tylko coś wam pokażę, dobra? GitHub.io, weźmy sobie jakieś moje repozytorium, tam będą jakieś dane i ja wiem, że już jest 19.30, jeszcze z 5 minut i będziemy kończyli, dobra? Tylko chcę wam tutaj pokazać jakieś rzeczy. Static, weźmy sobie tutaj w Basics, albo serializacja, czyli stdlib, serializacja, dane, no i tutaj mamy taki iris.json, nie? iris.csv. I mamy taki plik raw i on wygląda mniej więcej tak. To jest zwykły jakiś taki plik, mogę wam wkleić go tutaj na czacie. To jest zwykły plik CSV. I teraz ja nie mam zainstalowanego tutaj pandasa, import pandas aspd. Nie mam, to robię wykrzyknik, pip install pandas. Dobra? Tak samo jakbyście robili to w konsoli. Teraz już polecenia, jeżeli zrobicie wykrzyknik, to on tak jakby to polecenie wykonał w konsoli. Więc już nawet nie trzeba wchodzić do tego. Dobra. I jak tu się skończy ta gwiazdka robić, czyli teraz już jest piąteczka, fajnie, to jest ten sam warning, który tam ktoś go wrzucał, skończyła się, jest piąteczka i teraz mogę zrobić to polecenie import pandas aspd, czyli tu, shift enter i zobaczcie, załadowałem sobie bibliotekę pandas. Jeszcze się ładuje, zaraz powinno być wszystko ok. I pandas ma coś takiego jak read csv i dajecie mu ten URL. No, możemy sobie zrobić tutaj URL, to się równa coś takiego. Na razie nie będę tłumaczył, o co chodzi z tymi cudzysłowami i innymi rzeczami, tylko chcę wam pokazać, jak w 3-4 linijki kodu można coś fajnego uzyskać. Dobra? Robimy sobie coś takiego i patrzcie, df, bum. I już macie taką tabelkę. Tego w konsoli tak łatwo nie zrobicie. Dobra? I tego tak swoją drogą nawet w PyCharmie czy w jakichś innych IDE też tak łatwo nie zrobicie. I zobaczcie, co tu się stało. Tu się stało kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to zainstalowaliśmy sobie pandasa. Druga rzecz, zaimportowaliśmy tą bibliotekę jako PD, a następnie stworzyliśmy zmienną z tym linkiem do tego pliku CSV, zrobiliśmy read CSV i
df wyprintowaliśmy, tak? Czyli pokaż mi, jakie dane się tam znajdują. I teraz możemy sobie na przykład tutaj już dowolną analizę na tym robić. Na przykład pokaż mi, jakie dane się znajdują i na przykład mają w kolumnie sepal with, tak? Czyli tam, bo to jest długość płatka, długość klicha, to będziemy sobie tam gdzieś tam mówili, albo w kolumnie species, czyli z tego data frame'u wybierz mi takie, które w kolumnie species mają wartość na przykład setosa. Setosa. Nie? Proszę bardzo, same setosy mamy. I z tego pokaż mi tylko na przykład head 5, tak? Czyli 5. I na podstawie tego i tam, i tak dalej, to się robi fajne rzeczy. To będziemy sobie mówili za nie na następnym, tylko na po Bożym Ciele, jak się korzysta z tego. Takie na szybko, krótkie wprowadzenie do samego Pandasa, ale jak sobie tu zrobimy, to już to ma tak coś takiego describe i describe i on nam daje tutaj krótkie i szybkie statystyki opisowe, tak? Czyli jaka jest ilość rekordów, jaka jest średnia, jakie jest odchylenie standardowe, wersję minimalną, poszczególne percentyle, tak? Czyli kwantyl pierwszy, drugi, trzeci kwartyl i wartość maksymalna, tak? Także zobaczcie, jak niewiele było potrzeba, 3-4 linijki i już to fajnie zadziałało, tak? I to jest fajne w Jupyterze, że on po prostu na bieżąco będzie pokazywał wam wyniki działania tego. I to jest to, co będziemy chcieli. Jak otworzyć Jupyter? Wszystko zainstalowało mi się w CMD. Jeżeli ci się wszystko ładnie zainstalowało, to trzeba po prostu wpisać Jupyter myślnik notebook. W starszych wersjach Jupytera tutaj zamiast myślnika się robiło spację, ale teraz już powinno z myślnikiem zadziałać. Czyli Jupyter myślnik notebook, ja wkleję to w czacie dla tych, którzy jeszcze gdzieś tam mają i wystarczy tylko to wpisać i automatycznie powinno wam się pojawić takie coś i on powinien otworzyć wam w waszej głównej przeglądarce w systemie operacyjnym już z samego Jupytera. Jeżeli nie, to trzeba wziąć ten link, obojętnie czy to jest localhost czy 127.0.0.1, bo to jest to samo, czyli bierzemy sobie ten link, kopiujemy i wklejamy do przeglądarki. Zwróćcie uwagę, że on ma taki token. Ten token to jest do uwierzytelnienia, tak? Że wasza przeglądarka będzie automatycznie się zaloguje do tego Jupytera. I wszystko powinno już być ok. Co my tu jeszcze dalej? Jak otworzyć ten? Nie wiem. Rafał, Jupyter Notebook, bardzo dziękuję. Rafale, Magda, wpisz po prostu Jupyter Notebook. Zgadza się, dzięki. Słuchałem. Ok. Teraz tak, słuchajcie, jeżeli to chodzi o dzisiejszą sprawę, to chyba na tyle. Chodziło mi o to, żebyśmy sobie zobaczyli, jak zainstalować Pythona, tak? Czyli ściągamy go ze strony python.org, wybieramy najlepiej wersję 3.8, bo to jest najnowsza, ewentualnie Anaconda, jeżeli ktoś tam chce. Ja nie jestem fanem Anacondy, no bo nie lubię mieć zbyt dużo bibliotek, tym bardziej, że dużym problemem jest to, że jak masz 50 projektów na swoim komputerze, a ja mam nawet więcej i często pomiędzy nimi przechodzę, to jak podniosę biblioteki, to połowa z nich mi przestaje działać. I to jest jak nie przegapić kolejnego webinaru? Przede wszystkim kolejny webinar jest, zaraz sobie zobaczymy, kolejny webinar jest, moi drodzy, 4 o godzinie 10, tak? Jeżeli się nie mylę, to jest ten, tak, zgadza się. 4 o godzinie 10. Tutaj Karolina jest wyciszona, ale chyba powinna nam tutaj zrobić, tak? Bardzo dziękujemy za link. To jest link do tego webinaru, gdzie będziemy sobie mówili i co rzeczywiście Karolina tam wkleiła. To jest to. I będziemy sobie mówili o Pythonie, tak? Czyli co to jest if, co to jest for, co to jest jakaś tam, co to są jakieś takie podstawowe. Co to są jakieś takie podstawowe różne rzeczy w samym Pythonie. Następnie będziemy też tutaj samego Jupytera, no bo tutaj jest trochę więcej tych opcji, które można sobie opowiedzieć. Najfajniejsze jest to, że on robi autosave, tak? Można później to sobie ściągnąć jako jakiś tam PDF i tak dalej. Tutaj też można zapisywać takie komentarze. Tu jest, zobaczcie, taka code i albo piszemy kod, albo piszemy markdown. Markdown to jest taki specjalny język i jak ja na przykład zrobię tutaj hey i zrobię to jako markdown i uruchomię, to on mi zrobi nagłówek pierwszego poziomu. A jak zrobię dwa, no to jest
Hello, to jest nagłówek drugiego poziomu, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby to był markdown. A jak zrobię sobie odmyślników i to coś takiego, to jest jakaś lista, tak? I on tutaj ma więcej takich opcji. To będzie taka dokumentacja, to jest bardzo fajne do pisania dokumentacji i do tego Jupyter się najlepiej sprawdza, a mianowicie, żeby pisać zarówno dokumentację, jak i kod. I pokażę Wam później na następnych zajęciach taki arkusz takiej Jupyterowy, który przygotowałem na przykład jak sobie analizuję dane z sensorów w habitacie czy w jakichś innych rzeczach i będziecie mogli sobie zobaczyć. O 10 nie dasz rady, czy to jest nagrywane? Tak, jest nagrywane. Karolina będzie tutaj trzymała rękę nad tym, żeby do wszystkich to trafiło. Jeżeli chodzi o samą instalację tego Pythona, no to bardzo się cieszę, że u większości nie było problemów. Sama instalacja Pythona to zwykle nie jest problem. Czasami się jednak pojawia ta kwestia tego PAF, dobra? Szczególnie jeżeli ktoś wcześniej już instalował Pythona albo są jakieś problemy, dlatego musieliśmy sobie o tym trochę opowiedzieć, co jest takim dużym problemem na dzień dobry. Dobra? Ten virtualenv też, bo to tak sztucznie zwiększa taki problem, poziom wejścia, nie? A mnie to strasznie też drażni, że na przykład na Linuxie i na Windowsie są inne polecenia, żeby uruchomić tego virtualenva. Jakby było jedno, to bym wam po prostu wkleił, co jest i tak zróbcie, a niestety mamy z tym problem. Jak już się przez to przejdzie, to już później jest zabawa. W momencie, jak się odpali już Jupytera, to do konsoli się już nie wraca. Dobra? Czyli tak naprawdę to są trzy polecenia w konsoli, które trzeba wykonać i tyle. Zachęcam Was, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zachęcam Was do zapisania się na kurs z analizy danych, gdzie będziemy sobie mówili tutaj o samym Pythonie, tak? Czyli w ogóle ten kurs jest podzielony na takie różne sekcje. Jeszcze tutaj pracuję trochę nad agendą kursu, w sensie agenda będzie taka, tylko możliwe, że te będzie rozbite, na przykład analiza tutaj z Pandasa będzie rozbita na dwa zjazdy i tak dalej, na dwa tygodnie, może tak. W każdym razie będziemy mieli pierwszą sekcję, to jest język Python i wszystko o Pythonie. Znaczy wszystko to nie, ale przynajmniej na tyle, żebyście potrafili i mogli korzystać. I to jest mniej więcej tak trochę tożsame z tym, co jest praktycznie w całym tutaj tym fragmencie Basic, co sobie przerabiamy, tak? Czyli przez te wszystkie rzeczy. Tak w skrócie, no bo to szkolenie jest z analizy danych i jakichś innych rzeczy, więc Python jest konieczny do tego, ale nie jest to jakby rzecz. No i następnie jest biblioteka standardowa, czyli daty, serializacja, to jest czytanie plików CSV, JSON, pickle, bazy danych i wyrażenia regularne. Tu chodzi o takie podstawowe obycie tych kwestii, które mamy i które są, jak to robić w Pythonie, tak? Wyrażenie regularne to będzie trochę cięższy temat, szczególnie dla osób, które nie miały z tym wcześniej styczności. Następnie analiza numeryczna z NumPy. I tutaj mamy praktycznie najważniejsze rzeczy z całej biblioteki NumPy, a następny jakby zjazd to jest wykorzystanie NumPy'a w praktyce, czyli dostajemy dane i trzeba wykorzystać i zrobić niektóre rzeczy, tam case study dla Was przygotowałem, tak? Czyli w jednym tygodniu będziemy sobie omawiali samą bibliotekę i będą takie proste zadania, jak coś zrobić w tej bibliotece i tak dalej, a następny tydzień obróbka danych. Później analiza i czyszczenie danych z Pandas i to samo. Pierwszy tydzień sama biblioteka, drugi tydzień analiza danych, czyli dostaniecie case study, tak? Dostaniecie jakieś dane i trzeba będzie coś tam porobić. No i później wizualizacja danych oraz zagadnienia wydajnościowe. To wydaje mi się, że ten kurs będzie bardzo fajny, jeżeli kogoś to będzie interesowało, zachęcam. Tak jak mówię, już od wielu lat się nosiłem z tym, żeby to zwizualizować i tutaj przy współpracy z Sagesem, z którym już 4,5 roku pracujemy, bardzo chętnie Was tutaj zapraszam. Jeszcze raz, na Facebooku event, jeżeli kogoś to interesuje, można się do niego dopisać. Ten kurs Masterclass, który jest na stronie Sagesowej, i jeżeli kogoś to interesuje, można sobie przeglądać materiały, które są, które przygotowałem. One jakby je wydrukować, to mają 1400 stron. Dobra? Bo jak kiedyś tam próbowałem to zrobić, to jest bez sensu, szkoda drzew.
i jest naprawdę dość dużo wiedzy. I ja to praktycznie, no, nie chcę powiedzieć codziennie, ale prawie codziennie robię. Kiedy startuje kurs? Dzisiaj ruszyła przedsprzedaż, a o starcie kursu będziemy informować osoby. Do wykorzystania macie kod zniżkowy Webinar 1. I ten kod pozwoli Wam, on jest aktywny do jutra, do 24, pozwoli Wam uzyskać cenę tą za to szkolenie, ten pakiet premium w cenie basic. Nie? Czyli tam w tym kursie online, w tym premium, tam będziemy mieli webinary co jakiś czas i będziemy sobie robili, a Gitter to jest taki czat, gdzie takie coś skrzyżowanie IRC-a, Slacka, jeżeli ktoś korzystał z czegoś takiego, to jest taki czat, na którym tak, taki Slack, taki, gdzie ludzie będą wpisywali, mam nadzieję, jakieś swoje pytania czy coś takiego, ja tam będę na bieżąco starał się odpowiedzieć, tak, czyli taka bardziej bieżąca komunikacja. I mam jeszcze w planach takie sesje 1 na 1, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze nie mamy opracowanej jakiejś takiej oferty, ale będzie można dokupić taki konsulting godzinny czy dwugodzinny. Wysyłacie mi maila z tematami, które chcecie omówić, ja się przygotowuję, umawiamy się na Skype'a i w 2 godziny siedzę nad waszym tematem, tylko i wyłącznie. Nie? Karolina tutaj od tych tematów organizacyjnych to wam chętnie powie. Ja zobaczę tylko, czy wszystko powiedziałem. Miałem powiedzieć, że ruszyła przedsprzedaż. Karolina to powiedziała. Kursy sages.pl, Python Masterclass, to jest ta stronka, na której można się zapisać. Kod zniżkowy dostępny jest do jutra, do 24. I mam was zaprosić do wydarzenia na Facebooku. To jest na kolejny webinar. On będzie w czwartek o godzinie 10. I co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie. I zobaczmy teraz tutaj pytania, jakie są. Jak długo potrwa przedsprzedaż? No to tak jak przedsprzedaż, Karolina, no to raczej pytanie tutaj jest do ciebie. A jeżeli chodzi o ten kod zniżkowy, no to kod zniżkowy jest dostępny do jutra, ale przedsprzedaż do uruchomienia kursu chyba jakoś tak. To z tych spraw organizacyjnych to skontaktować się trzeba było z Sagesem. No, na za tydzień będę miał odpowiedzi na to, albo jak ktoś chce, to można do mnie wysłać maila. To zależy od osób, ile się zgłoszą. Pytanie Pandasa, do ciebie kierować i czy odpowiadasz poza kursem? Słuchajcie, chętnie, że tak powiem, wam pomogę, dobra? Dopóki to nie jest mój drugi etat, to jest, dla mnie to jest bardzo ważny wyznacznik. Czyli jeżeli macie jakieś krótkie, szybkie pytanie, to z największą przyjemnością pomogę i nie jest to dla mnie problem. Ja bardzo, bardzo lubię pomagać. Zresztą ja się nauczyłem od ludzi, którzy mi pomagali i czuję się, że tak powiem, chciałbym się zrewanżować. Ta strona, te materiały, które stworzyłem, są zawsze, wszystkie moje materiały z wszystkich szkoleń, które organizuję, są za darmo, dlatego tak próbuję się zrewanżować. Nie? Teraz odpowiadam na pytania. Dopóki nie jest to mój drugi etat, to znaczy, że przez cały dzień nie siedzę i odpowiadam na pytania. To jest okej. Okay. Jakie planowane są case studies? Będziemy mieli dane różnie, bo to mam przygotowanych kilka różnych przykładów. Ja sam dużo pracuję z sensorami i z temperaturami i chciałbym to wam jakoś też sprzedać jako może takie mniejsze case study, bo temat jest bardzo fajny. Zresztą robiłem Z-Wave'a, ostatnio rozkminiałem taki protokół IoT. No i zajęło mi to bardzo, bardzo dużo czasu i mogę wam dać po prostu kilkugigowy plik danych, prawdziwych danych, zrobić sobie taką analizę od tego, że dostajecie kilka giga danych i trzeba z tego coś zrobić, prawdziwych aktywności ludzi w habitacie i trzeba na przykład określić, ale mam też takie bardziej normalne case study, tak? Czyli takie bardziej biznesowe, nie tylko z tej niszy kosmiczno-medyczno-izolacyjnej, tak? Z tej, w której ja pracuję, także jest coś takiego. Dobra, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania czy coś, kosmiczne są ok. Też mi się tak wydaje, dlatego w tej branży siedzę.
Słuchajcie, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania czy coś, to jeszcze przez chwilę tutaj będę. Dziękuję Wam bardzo. Moim celem dzisiaj było przekazanie Wam, jak zainstalować Pythona, jak go uruchomić, jak stworzyć virtualenva i go aktywować, jak zainstalować Jupitera. Później będziemy sobie instalowali pandasy i inne, ale to sami widzieliście, to jest po prostu, nawet nie trzeba odpalać konsoli, tylko po prostu resztę wpisywać w taki sposób, nie? NumPy'e i inne rzeczy. I jak prymitywnie obsługiwać Jupitera. To wszystko. Słuchajcie, do zobaczenia w czwartek. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to przez chwilkę zostanę.